Dzień dobry, kliki jestem. Klikam, jestem i kłaniam się całemu światu. Dzień dobry. Kochani, witajcie. Witajcie, zapraszam na poranną, niedzielną kawę. Zapraszam wszystkich. Filipie, dzisiaj ciebie witam szczególnie. Dużo myślałam o tym twoim komentarzu, bo Filip napisał, że podjął męską decyzję i wyprowadził się z domu rodzinnego. No Filipie, to tak jest, ale gratuluję, bo to posłuchajcie, jest tak, że człowiek się przyzwyczaja do sytuacji, że tak ma być, a przecież młodzi ludzie mają żyć swoim życiem. Na tym to polega i to nie tylko ty jesteś jeden, który taką podejmuje decyzję, ale pewnego dnia ja też kiedyś taką decyzję podjęłam. Wszyscyśmy taką decyzję podjęli. Oczywiście są różne sytuacje i są różne osoby i różne podejścia i różne przywiązania i nie zapominajcie też o tym, że jesteśmy kształtowani przez naszych rodziców, tak jak dam taki wam przykład, wiele lat temu, że Kacperek miał nianię. No i niania, posłuchajcie, no to lubili się wzajemnie. Tam, nie wiem, wychowywała go od drugiego roku życia, znaczy pomagała, prawda? Mama jego pracowała Kacperkę, a tutaj niania pomagała. I ona, posłuchajcie, no lubili się. No uczyła go, lubiła go uczyć. No on był zdolny w ogóle dzieciak. I posłuchajcie, i był problem, jak miał 6 lat, bo on nie chciał iść do szkoły, bo on ma nianię. I się później okazało, że ta niania też go kształtowała, że jemu jest tylko najlepiej z nianią. Posłuchajcie, ona mu to mówiła. To, że się lubili, to jest insza inszość, bo posłuchajcie, a dlaczego? Bo, to jest takie oczywiście moje spojrzenie, bo jej się praca kończyła. Bo taka no, osoba akurat z tego żyła, prawda? I teraz wyobraźcie sobie, no taka, może drugiego dziecka nie było na horyzoncie, którym się można zająć. A to wiem od mamy Kacpra i posłuchajcie, że rzeczywiście był problem z pójściem do szkoły. Bo do przedszkola, no to miał nianie. To nie szedł, nie chcieli, nie wysyłali. I teraz zobaczcie, jak jesteśmy czasem nieświadomi, że coś nas trzyma. To tak samo, posłuchajcie, jest też z duchami. Jest tak, że no to ten szósty zmysł, ten film, to polecam, kto nie oglądał, właśnie o tym mówi, że on zginął i on nie miał świadomości już jako duch, że on no już nie żyje. I to nie jest taki pierwszy, to jest tutaj tylko, posłuchajcie, pokazane w tym filmie ładnie, ale to tak właśnie jest, że te duchy, które gdzieś tam nas straszą, no one się gdzieś tam dopominają, to taki też był przykład. I jak posłuchajcie, starsza pani odeszła i przyszli młodzi ludzie. No tak, no ona zbierała całe życie bibeloty swoje, lubiła. No to oni to spakowali, oddali, wyrzucili, posłuchajcie, nie wiem co zrobić. I ona przychodziła, no bo oni zgłosili to, żeby, no, że coś straszy. No ktoś tam ma, bo to była osoba, która porządek, tak powiem, robiła z duchami. I ta pani, bo to była pani, przyszła i powiedziała pierwsze, tylko spytała się, jak ta pani miała na imię, powiedziała, dla przykładu, Irenko, ty już odeszłaś z tego świata. To nie jest już twój dom. Ty tu już byłaś. I już życie przeszłaś. Ty już jesteś z tamtej strony. I zapominamy. I teraz zobaczcie, dusze też nie były świadome, dlatego tutaj w jakiś tam sposób sobie nam dokuczają. No dokuczają, bo oni pokazują swoje, posłuchajcie, no bo tak, zaznaczają swoją obecność, bo czują się, że mają do tego prawo. I tak często też jest w naszych życiu, że jesteśmy nieświadomi, że to życie już przeszło. Ta sytuacja, która była, już się zakończyła. I tak żyjemy takimi mrzonkami. No to dzieliłam się już nieraz, posłuchajcie, różne są te opowieści. No to jeżeli chcemy, aby już jesteśmy tak cudowni dla wszystkich i chcemy, żeby to wróciło, no to trzeba wrócić, tak już posłuchajcie, taki daję przykład, to już taki ekstremalny. Jeżeli nie chcemy tego mostu za sobą spalać, nie, uparliśmy się, tupiemy nogami, że nie będziemy żadnych palić mostów i będziemy no wspaniali, cudowni, tylko pytanie, ta druga osoba nie wróci, no bo by to już zrobiła. Bo to tobie się wydaje się, no to się wydaje, tu się nic nie dzieje, że ty jeszcze możesz. Nie, posłuchajcie, te czasy minęły.
pora drzwi zamknąć. I dotyczy to naszego całego życia. I to samo jest, posłuchajcie, w pracy. Żyjemy w pewnych sytuacjach, w pewnej pracy, gdzie już mamy tego serdecznie dość. I teraz jest tak. Nie widzimy. To nas gryzie. Jesteśmy zdenerwowani. Przychodzimy do domu wkurzeni, bo przyszliśmy z pracy. Ale rano wstajemy i idziemy, czy po południu, do pracy też wkurzeni, bo tej pracy nie lubimy. Tylko czy sobie to uświadamiamy? I tak samo jest z małżeństwem, tak samo jest z każdym związkiem. Czyli jeżeli na coś przychodzi koniec, to miej odwagę zamknąć drzwi. Ja nie mówię, żeby nie wiadomo, co robić. Zamknij drzwi, podziękuj i wyjdź. I tak jak moja koleżanka, posłuchajcie, wiele, no z rok temu chyba nagrywałam, jak to wyjechał on za granicę, do Ameryki. No wyjechał do Ameryki, no tu została ona, on tam sobie też w jakiś sposób życie ułożył, ale w sumie po iluś latach wrócił. I ona go przyjęła, gościła, uważała, że no bo tak, no bo to syn jest, bo to. Ale to już wszystko dawno przeminęło. Dawno przepłynęło. Okej, okay, wszyscyśmy się pouśmiechali i to sztucznie. Pograliśmy takie, posłuchajcie, zagraliśmy taką rolę. O, zagraliśmy rolę. Ale rola niech się kończy. No i pan później spotkał następną panią, wziął ślub, bo oni dostali wtedy, no wtedy, posłuchajcie, tamte czasy to było 20 lat temu ponad. Unieważnienie kościelne to było ho, ho, ho. Dzisiaj już są reklamy, że sobie można ślub unieważnić, nie? Ale to nie wchodzimy w ten temat. I ona się śmiała, jak dostała unieważnienie kościelne, to z Ameryki, że ona jest teraz panna z dzieckiem. No tak. Ale chodzi mi o to, że on sobie ułożył życie i żyje, i drugie dziecko rośnie. Posłuchajcie, tutaj jest, już jest dorosły facet, tam drugie dziecko rośnie, drugi związek zbudował. A ona też jest, posłuchajcie, też jest czasem taka sytuacja, że mamy faceta. I facet przychodzi, a my mieszkamy z mamą. No i te relacje są różne, posłuchajcie. I teraz jest pytanie, jak to... I to jest takie pytanie, to męskie pytanie od tego gościa. Ale jak są dwie babki w domu, to do której w sumie to ja przychodzę? No właśnie, czy to jest tak, że jest rozdzielone, tak, że każdy sobie żyje w swoim mieszkanku? Czy tutaj w tym przypadku, posłuchajcie, to żyją panie razem? I może to była ich droga życiowa, żeby one były, no wspierały się we dwie. Wspierały się... I to też jest ich wybór. I to też należy uszanować, ale tamte drzwi zamknąć. Bo też był powód, że on wyjechał do tej Ameryki i nie chciał wrócić. Zobaczcie, jak wiele mamy sytuacji, że mamy niedomknięte drzwi. O, tak to powiem. To samo jest na przykład w pracy, która nas wkurza. To też posłuchajcie, no drzwi się otworzyły, no może je zamknijmy. Ja kiedyś też tak powiedziałam, że praca... Tu, gdzie pracowałam, posłuchajcie, za granicą, że na tej firmie ani się świat nie zaczyna, ani nie kończy. Bo się mnie pytali, ale dlaczego? Ale dlaczego? No taką decyzję podjęłam. I wam powiem ciekawszą jeszcze rzecz, że jak to mi dokuczało i tamto mnie stresowało i to mnie wkurwiało już. I podjęłam decyzję, dobrze kończę, napisałam wypowiedzenie, posłuchajcie, ozdrowiałam. Wszystko mi przeszło, bo podjęłam decyzję. To już zobaczcie, to już tak się działo, że to ciało już mnie tam mobilizowało. Jak zadałam kiedyś pytanie, ale w sumie do czego ci ta choroba? Żeby zamknąć dany temat. No to zamknij. Po prostu zamknij. Bo jak zamkniesz, to tak jak w domu. Jak uchylisz, te drzwi będą uchylone, każdy może wejść i ci namieszać. Ale jak drzwi zamkniesz, to się robią dwie strony niezależne. Zamknijmy drzwi naszego życia. Te, które nam nie służą. Te, które nam dokuczają. Zamknijmy te związki, relacje, które nas wkurzają. Bo to jest jakiś powód, posłuchajcie. Dlaczego tak się denerwujemy? Ale dlaczego cały czas się denerwujemy i nie chcemy iść do przodu? I nie chcemy zrobić kroku do przodu? Co jest najbardziej stałego w życiu i pewnego? Posłuchajcie, jest jedno pewne, że jest zmiana. I jeżeli będziemy tak podchodzić do życia, to będziemy się zawsze odnajdować w życiu. I tak jak Filip pięknie napisał, że podjął decyzję i oczekuje od rodziców i buduje swoje życie. I ja ci, Filipie, gratuluję. O, mam powiem tak, jestem z ciebie dumna. Dumna z twojej odwagi. Tak, bo zacznijmy budować własne życie. Zobaczmy, jak wygląda
mieszkanie samemu. Posłuchajcie, mamy takiego młodego człowieka, który ma 37 lat. I posłuchajcie, w końcu uwolnił się. No już mamusia wypchnęła. W cudzysłowie, udało się wypchnąć. Ale posłuchajcie, to, że on był taki, a nie inny, to w domu był nauczony. Bo wszystko było dla misia i wszystko było dla misia. I misia żył sobie jak księciunio. I jego, jak teraz właśnie, jak mówię, już się w końcu wyprowadził na swoje i daleko, to mama jego mówi, no, udało się. A droga była ciężka i trudna. No była ciężka i trudna. Tylko kto tą drogę zbudował? Bo Misiu, nie był samodzielny. Ale dlaczego nie był samodzielny? Ktoś to spowodował, że nie uczył dziecka samodzielności. A dziecko akurat tak, akurat jak on o takim charakterze, nie garnęło się do samodzielności. I teraz chłopak mieszka w Warszawie, pracuje i jak to jego mama mówi, i nawet z praniem sobie poradził. I tak sobie pomyślałam, wow, i zobaczcie, musimy zobaczyć, jak to życie wygląda. Że trzeba wstać, że trzeba posprzątać, a najlepiej to, posłuchajcie, widać to tu za granicą. No bo to jest tak, jak człowiek się gdzieś wyprowadzi do swojego mieszkania, drzwi zamknie, nikogo nie wpuszcza i my nie wiemy, tam czysto sprząta, radzi sobie, czy pranie, jak to wygląda, nie wiem. A tu, posłuchajcie, jak się przyjeżdża, na przykład mieszka się w takim hotelu pracowniczym, no to pokój jest samodzielny, kuchnie są wspólne. No i przychodzi człowiek do takiej kuchni, no to po pierwsze, no jak ktoś po sobie nie umył, no to jest problem, no robi się problem. Dlaczego po sobie nie umył i z czego ja mam skorzystać i jak mam tu skorzystać, prawda? No to teraz, jak przychodzimy do takiej kuchni, gotujemy, to musimy po sobie posprzątać. I najfajniejsza to była taka kartka, jak było napisane, że sprzątasz po sobie, bo mama to została w domu. No, no mama została w domu. A znajomy kiedyś mówił tak o synu swoim, że matka go nie nauczyła sprzątać. Tak to fajnie powiedział wtedy. No tak, matka go nie nauczyła sprzątać. Zawsze były jakieś panie, co sprzątały. I ja mu powiedziałam, tak, synu, jeżeli nie umiesz sprzątać po sobie, no to musisz tyle zarobić, żeby cię było stać na zatrudnienie pani do sprzątania. O, i załatwiamy temat. To to jeżeli nie wiemy, że na przykład, posłuchajcie, bo to trzeba wszystko zdobyć. Ja też kiedyś byłam młoda i też poszłam na swoje. I posłuchajcie, tak, no mieszkanie trzeba posprzątać. Czasem gruntownie. Później od czasu do czasu wytrzeć kurze, bo jak się te kurze się nazbiera, posłuchajcie, to jest później bardzo ciężko. A w kuchni kurz jest szczególnie klejący, klejący. Ale są teraz środki, psika się, tam w Waldi kupowałam, posłuchajcie, psik, później się ścieżką wyciera, później jest wszystko błysk. Tak, środki chemiczne są, można się doczytać, można dokształcić, to w ogóle nie można spytać. Tylko trzeba nie zapominać. No i byłam ostatnio u takiego młodego człowieka, co już 8 lat mieszka, no i tak patrzę. Mieszka sam, ogólnie sprząta, tak, ogólnie bardzo, nawet mi się to podobało, że było posprzątane. Ale ten żyrandol w kuchni, oczywiście to zostawiłam dla siebie w pamięci, to on, odkąd tam mieszka, to nie był myty. No bo posłuchajcie, umyć żyrandol, zdjąć, albo wejść na stołeczek i go umyć, to wcale to nie jest takie trudne, znaczy nie jest to takie proste. I jeszcze trzeba widzieć, że ten żyrandol i wiedzieć, że trzeba go tam z góry umyć. Ale posłuchajcie, to są takie przygody naszego życia, przez które po prostu musimy przejść. I gdy się denerwujemy, to nam to nic nie daje. Ale gdy idziemy z uśmiechem i mówimy, no dobra, no trzeba to zrobić, to tak jakiś, posłuchajcie, z moim balkonem, z każdym. No przychodzi wiosna i trzeba ten balkon posprzątać. No dobra, balkon posprzątałam, w sumie myśmy posprzątali. A przyszły te żółte pyłki. No to ja, posłuchajcie, mam tutaj taką miodełkę i chodzę. I później tak, te pyłki już teraz się skończyły. I pyłki zmiatam do kurzu. Nie przypuszczałam, że mi się to przyda na balkon. I teraz tak, zamykamy, kochani, bo wracając do naszego głównego tematu. Zamykamy drzwi. Bo jak nie zamkniemy, to trudno nam się żyje. Po prostu trudno nam się żyje. I robimy, znaczy żyjemy i podejmujemy decyzje po to, żebyśmy byli szczęśliwi. I jak to mój stryj mówił Włodzio, mówi tak, mówi Włodku, a dlaczego ty się nie ożeniłeś? A on mówi tak.
O, wróbel do mnie tu przyleciał. On mówi tak. Miałem taką jedną. Mieszkaliśmy 2 tygodnie, ale już po 2 tygodniach już mi się nie chciało do domu wracać. I ja sobie wtedy pomyślałam, to jeżeli teraz mi się nie chce do tego domu wracać, tam do niej, to co będzie później? No iśmy się rozstali. Posłuchajcie, czy ta decyzja była słuszna? Dla każdego jest taka, która jest najlepsza. No jeżeli jesteśmy na początku związku i po 2 tygodniach nam się nie chce do domu wracać, no to nie o to chodzi. I druga sprawa. Podstawą dobrego związku, każdego, nawet związku samego ze sobą, o tak to można nazwać, to jest rozmowa, a ja jeszcze bym powiedziała takie porozumiewanie się. Bo zobaczcie, jak osoby do siebie się już, siebie się nauczą, to nie trzeba mówić, jak kto lubi. Wiadomo, że ten to sprząta to, a ta to sprząta tamto. I przychodzi do domu i są okna umyte. Ja akurat wyjątkowo nie lubię mieć okien. Chociaż teraz to te okna to się tak moment myje. Oczywiście, że umyję. I to jest właśnie wsparcie drugiej osoby. Jedna osoba robi to, bo to bardziej lubi, a druga robi to, bo to bardziej lubi. Zobaczcie, to jest piękne. I to wtedy buduje się ten nasz związek, gdy się poznajemy, przepraszam, gdy się poznajemy i gdy ze sobą współgramy. Bo jak przychodzi taka sytuacja, że to tak, jedna z osób, która już człowiek robi to, i to, i tamto, i siamto, i owanto, a druga osoba robi wszystko, jest niezadowolona, już nic nie robi i dalej jest niezadowolona, no to halo. No to dajmy sobie temu spokój. Zamknijmy te drzwi tego związku. Posłuchajcie, ale to nie jest proste. Tylko, że te symptomy, najgorzej myślę, że w tym wszystkim jest to, że gdy dojrzewamy i my to widzimy, to jeszcze można coś powiedzieć. Ale gdy jesteśmy w jakiś sposób zaślepieni, i posłuchajcie, to czasem można być zaślepiony ze zmęczenia, z ogólnego stresu i wtedy nie widzimy. Nie widzimy i nie jesteśmy świadomi. I teraz tak sobie oceńmy. Oceńmy i doceńmy. A może coś powiedzmy. No to jeżeli nie chcesz tego, no to to. Ale może nie chcesz tego, to może zrób to. A może nie chcesz tego robić, no to chociaż to zrób. No ale jeżeli osoba, posłuchajcie, nie chce nic zrobić, no to może pora powiedzieć, no to posłuchaj, jak nie chcesz nic zrobić, no to pora ze dwora. To dajmy sobie spokój. No posłuchajcie, to nie, tak nie da. Nie da się zbudować czegokolwiek, jak, to jest to moja ulubiona definicja współpracy. Współpraca to, gdy dwie strony są. A tak zagłaskać to kota na śmierć można. I go tak głaskać, tak, dobry, dobry, a to posłuchajcie, rzutuje też na drugą osobę. To nie jest tak, że nagle się okazuje, że ta osoba, która tak bierze wszystko, to tak jest jej dobrze. Nie, bo ona wtedy mówi jeszcze więcej. To mało, mało. To tak, posłuchajcie, jak kieszonkowe były. Ile by człowiek nie dostał, zawsze było mało, nie? I znowu szedł z ręką do rodziców i dajcie. No dajcie, bo mało. Dajcie, bo mało. A jak człowiek pójdzie, zacznie zarabiać, to nagle zaczyna, słuchajcie, swoje pieniądze zarobione zupełnie inaczej wyglądają i inaczej człowiek docenia. A jeżeli sobie coś kupi z własnych pieniędzy, to jest w ogóle rewelacja. Posłuchajcie, zobaczcie, to jest to budowanie tych małych rzeczy radosnych. Mieszkamy, mamy swoje mieszkanko, jesteśmy sami, to najpierw je pięknie urządźmy, umalujmy, odświeżmy, żeby było czyściutko. Później sobie kupimy meble w Ikei, przyjdzie w paczkach, będziemy może składać się 2 miesiące, ale złożymy. Instrukcja jest prosta. Instrukcja jest jasna i prosta, tylko zawsze najgorsza jest ta pierwsza szafeczka, prawda? I teraz zobaczcie, ile jest różnych rozwiązań, które nas prowadzą i tak jak mówię, z urządzaniem. No wiem, bo myśmy też tutaj kupili paczek, przyszło chyba 9 i jest kuchnia urządzona. Z blatem, ze zlewem, posłuchajcie, tam wszystko w kuchni było. No luks pod tym względem. Do tego się dokupuje lodówkę mniejszą lub większą, którą wnoszą do domu. Do tego kuchenkę, a teraz te kuchenkę, no to w ogóle też wybór w MediaMarkcie, to posłuchajcie, jest jedna i dwupalnikowa i duchóweczka osobna też, można taką piekarniczek osobny kupić. I mamy elegancko urządzone mieszkanko, które nas cieszy. To jeżeli nas cieszy, to posłuchajcie, jesteśmy tak radośnie nastawieni, to później zaczynamy się rozglądać, a z kim to by nam było tak przyjemnie z tym mieszkanku, prawda? Zobaczcie, jak to płynie.
No i posłuchajcie, oglądam, taki tutaj gościu z Holandii opowiada, że bardzo ładny dał przykład, że przyjechała para z Polski. No i pracowali 7 lat. No oni też tam w podobnym wieku, ileś lat tam byli, prawda? I oni tak, wszystkie pracowali, gotowali sami, nie chodzili do restauracji, oszczędzali. No widać to było, że oszczędzają, prawda? Że takie to jest wszystko samodzielnie zrobione. Jak były nadgodziny w soboty, to oni zawsze brali. I co się okazało? Że po 7 latach wrócili do Polski, bo tam już na nich dom czekał. I zobaczcie, jaki piękny przykład. Oni wiedzieli, po co tam jadą. Oni pojechali po to, żeby postawić dom mniejszy lub większy. A on mówi tak, no a my co? No to już 7 lat minęło. Mieszkamy w mieszkanku, któreśmy wynajęli. W sumie to się nic nie zmieniło. Także zobaczcie, jak warto podejmować decyzje, które nas dają nam tą radość. Przybliżają nas do czegoś. Czyli jeżeli zarabiasz, zacznij odkładać. Najpierw na meble. Posłuchajcie, bo ja wiem, że jak jest mała pensja, to ciężko się odkłada. W ogóle to czasem to takie, jak to kiedyś zawsze mnie to drażniło, jak mówili, że ach, to Polacy to mało oszczędzają. No to posłuchajcie, niech będą większe pensje, niech będzie bardziej konkurencyjny rynek pracy, niech więcej ludzie zarabiają, wtedy będziemy mówić na temat oszczędzania lub nie. Dlaczego kredyty w Polsce są droższe, a w Niemczech tańsze? No, bo tu ludzie mają kasę. I w sumie jak sobie odłożą, to mogą sobie zrobić, kupić za gotówkę. W miarę szybko odłożą. O, bo jest możliwość, bo jest z czego. Także widzicie, kochani, życie jest ciekawe. I budujmy. Budujmy życie, które nas cieszy. Zamykajmy drzwi, które nie są, nie pasują do naszej bajki. Najpierw zobaczmy tą naszą bajkę, czy jest taka fajowska. A co byśmy w niej poprawili? A czym byśmy się zainteresowali? A co nam sprawia przyjemność? Jakie jest nasze hobby? Bo tak powstają, posłuchajcie, różne sytuacje, że jak nagle odkrywamy swoją pasję, to co nas cieszy, to nagle to co nas cieszy, to zaczyna nam przynosić już i radość. I pieniądze później, prawda? Ja tak posłuchajcie, jak się uczę teraz niemieckiego i mam nauczyciela i on tak zbudował sobie, bo tak nagrywał filmiki, teraz zbudował stronę i on tam to wszystko robi samodzielnie, umieszcza, segreguje. Słuchajcie, i po prostu jest uśmiechnięty w tym, co robi. I to jest ta różnica, że jeszcze tam parę miesięcy temu był ok, a teraz już jest, no cieszy się, bo pyta się, jaka jest wasza opinia o tym, a jaka o tym, jakie robi podsumowanie piękne lekcji. Tak, bo nagrywa zdania. No posłuchajcie, to, że są napisane, ale on jeszcze nagrywa. Krótki filmik, 3-minutowy, jak te zdania były. I zobaczcie, jak pasja przeradza się, że no i on jest nauczycielem. I on z tego żyje. W tym pieniądz. Kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogłam kaweczkę poranną, niedzielną z wami wypić. Bogusiu, witam. Mariolo, witam. Sylwusia, dzień dobry. Witam Częstochowę, witam Robczycę, witam Warszawę, Izabelin, Radom, Zieloną Górę, Tulinko, Telnicę, witam bardzo serdecznie tutaj Dolny Śląsk, z Legnicy witam wszystkich, Zielona Góra wymieniłam, no to jeszcze Jelenia Góra, tutaj te strony witam, oczywiście wschodnie, podkarpackie Reginkę, Renia też witam, ale jeżeli ogląda mnie Reginka, to też witam, Dorotkę, pozdrawiam bardzo serdecznie, Anusie wszystkie, także dziewczyny. I chłopaki, i Łukaszu, to cześć. Filipie, wspieram jak mogę. To cześć, ciao, do zobaczenia, pa. Ale zobaczcie, jak ładnie. Jakie te ptaki tutaj sobie żyją, a to wróble. Tak, tam siedzi, tam ma gniazdo, tam w tym dachu pod rynną wchodzi, rynną pod dachówkę wchodzi, tam ma gniazdo. To pa, cześć.